Wiele trudności, które napotykamy w życiu, nie wynika ze świata zewnętrznego, ale z naszego świata wewnętrznego. Filozofowie stoicy twierdzą, że człowiek powinien upraszczać swoje życie, aby znaleźć w sobie spokój. Są rzeczy, które z biegiem czasu pojawiają się w naszym życiu niezauważenie i powoli nas pochłaniają. Może to być nawyk, być może związek, a może myśl. Po cichu, to znaczy bez wdawania się w wielką kłótnię, usunięcie tych rzeczy z naszego życia będzie dla nas kluczowym krokiem. W tym filmie ze stoickiej perspektywy przyjrzymy się 7 rzeczom, które cię obciążają, spowalniają lub stają się niepotrzebnymi ciężarami. Te rzeczy mogą być przeszkodami dla twojego wzrostu i pokoju. Zauważenie ich i usunięcie ich ze swojego życia bez ich zauważenia sprawi, że staniesz się spokojniejszą i silniejszą osobą. Każdy punkt omówimy dogłębnie, zgodnie z naukami filozofów stoickich. Jeśli chcesz się doskonalić i podejmować bardziej zdecydowane i spokojne kroki w życiu, nauczenie się tej sztuki cichego odchodzenia będzie dla ciebie ważnym krokiem. Posłuchaj uważnie informacji przekazywanych w całym filmie, zastanów się, jak możesz zastosować je w swoim życiu i przy okazji sprawdź siebie. Część 1. Relacje, które cię osłabiają. Na każdym etapie życia nawiązujemy różne relacje z ludźmi. Chociaż te relacje mogą nas odżywiać i rozwijać, mogą również nas wyniszczać i osłabiać. Filozofowie stoicy podkreślali, jak ważny jest balans w relacjach międzyludzkich, ochrona siebie i trzymanie się z daleka od ludzi, którzy wyrządzają krzywdę. Marek Aureliusz mówi o konieczności akceptowania ludzi takimi, jakimi są, aby zachować wewnętrzny spokój, ale po cichu odsuwać się od nich, jeśli wyrządzają krzywdę. W związkach często wpadamy w dynamikę, która nas osłabia, nie zdając sobie z tego sprawy. Kiedy staramy się komuś pomóc i wesprzeć, ta osoba nieświadomie wysysa naszą energię. Ta sytuacja z czasem męczy nas emocjonalnie i odwraca uwagę od wykorzystania naszego potencjału. Tutaj właśnie wchodzi w grę ustalanie zdrowych granic i ochrona siebie, jak uczą nas stoicy. Stoicy radzą nam, abyśmy nie włączali do naszego życia toksycznych i szkodliwych relacji. Powinniśmy to jednak robić po cichu i świadomie, a nie w atmosferze wielkich kłótni i konfliktów. Ciche odejście to najbardziej cnotliwy sposób, aby chronić siebie i nie krzywdzić drugiej strony. Możesz odzyskać wewnętrzny spokój, gdy spokojnie i na chłodno usuniesz ze swojego życia osoby, które nie są dla ciebie dobre. Pamiętaj, jeśli związek nie wspiera cię i wyczerpuje emocjonalnie, nie musisz w nim pozostawać. Ciche rozwiązywanie tych więzów jest cnotą stoicką. Nie bój się zrobić tego kroku, aby poczuć się bardziej wolnym i spokojnym. Rozdział 2. Życie przeszłością. W naszym życiu tkwienie w przeszłości to błąd, który często popełniamy, nie zdając sobie z tego sprawy. Błędy z przeszłości, żale lub utracone możliwości przejmują kontrolę nad naszymi umysłami i zaczynają przyćmiewać nasze obecne życie. Według filozofów stoików przeszłość to czas, na który nie mamy wpływu. Pozwolenie, aby zdominowało nas coś, czego nie możemy kontrolować, powoduje, że tracimy wewnętrzny spokój. Epiktet mawiał, nie liczy się to, co robią inni, ale to, jak reagujesz. Podobnie argumentuje, że nie powinniśmy skupiać się na tym, co wydarzyło się w przeszłości, ale na tym, jak zareagowaliśmy na te wydarzenia. Ciągłe rozpamiętywanie błędów, które popełniliśmy w przeszłości, dzisiaj faktycznie wyczerpuje naszą energię i siłę. Zamiast tego powinniśmy uczyć się z przeszłości, ale przestać w niej żyć. Przeszłość jest tylko nauczycielem. Stoicką mądrością jest brać jego lekcje i patrzeć w przyszłość. Życie przeszłością powoduje, że tęsknimy za teraźniejszością i przyszłością. Ciągle myśląc o starych wydarzeniach, stajemy się ślepi na nowe możliwości. Zamiast więc trzymać się przeszłości, powinniśmy ją uwolnić i skupić się na naszym dzisiejszym życiu. W myśli stoickiej życie chwilą jest jedną z najważniejszych zasad życia. Ponieważ chwila obecna jest jedyną rzeczywistością, jaką mamy. Koncentrowanie się na przeszłości obciąża nasz umysł i duszę. Kiedy po cichu usuwamy przeszłość ze swojego życia, zaczynamy żyć ze spokojniejszym, silniejszym i swobodniejszym umysłem. Część 3. Ciągłe poszukiwanie akceptacji. Chociaż szukanie aprobaty innych i bycia docenionym może wydawać się naturalną ludzką potrzebą, filozofowie stoicy ostrzegają nas, jak takie poszukiwanie może zaszkodzić naszemu wewnętrznemu spokojowi. Przywiązywanie zbyt dużej wagi do opinii innych oddala nas od nas samych i zakłóca naszą duchową równowagę. Marek Aureliusz mówi, że bycie szczęśliwym i spokojnym w sobie jest niezależne od pochwał i krytyki innych.
ponieważ prawdziwa cnota pochodzi z wnętrza, a nie ze świata zewnętrznego. Ciągłe poszukiwanie aprobaty prowadzi ludzi do przypisywania swojej wartości czynnikom zewnętrznym. Czujemy się dobrze, gdy ktoś nas aprobuje, kiedy jednak nie wyrażają na to zgody, czujemy się bezwartościowi lub nieodpowiedni. Taka sytuacja zamienia się w błędne koło i szkodzi naszemu rozwojowi osobistemu i pewności siebie. Stoiki podkreślają, że powinniśmy ufać własnemu wewnętrznemu przewodnictwu, a nie temu, co myślą inni. Życie dla aprobaty innych uniemożliwia nam znalezienie własnej drogi. Epiktet dąży do pokoju niezależnego od czynników zewnętrznych. Jeśli myślimy tylko o tym, jak inni będą nas postrzegać, gdy podejmiemy decyzję lub coś zrobimy, ignorujemy naszą własną rzeczywistość i potencjał. Kiedy usuniemy to ciche poszukiwanie aprobaty z naszego życia, poczujemy się wolni, bardziej zdeterminowani i szczęśliwsi. Ponieważ prawdziwa wartość pojawia się tylko wtedy, gdy akceptujemy siebie. Część 4. Niepotrzebne obciążenia finansowe. We współczesnym świecie wielu z nas ma błędne przekonanie, że mierzymy się ilością niepotrzebnych dóbr materialnych i posiadłości. Według filozofów stoików szczęście nie kryje się w rzeczach zewnętrznych, ale w wewnętrznej pogodzie i świadomości tego, co się posiada. Marek Aureliusz podkreśla, że prawdziwa wolność polega na minimalizowaniu naszych potrzeb. Po pewnym czasie nasz dobytek przejmuje nad nami kontrolę i zostajemy przygnięceni ich ciężarem. Wielu z nas przywiązuje się do dóbr materialnych ze względu na status lub akceptację społeczną. Większy dom, droższy samochód czy luksusowe przedmioty wydają się sprawiać nam radość, ale dają one jedynie chwilową satysfakcję. Stoicka mądrość uczy, że nie powinniśmy pozwalać, aby dominowały nad nami nasze dobra. Epiktet twierdzi, że bycie zależnym od rzeczy materialnych ogranicza naszą wolność. Kiedy wszystko, co posiadamy, staje się ciężarem, niepotrzebnie zajmuje nasz umysł i duszę. Pozbycie się niepotrzebnych obciążeń finansowych jest tak naprawdę kluczem do prostszego i bardziej swobodnego życia. Kiedy przestaniesz gonić za rzeczami materialnymi, możesz osiągnąć prawdziwy spokój i wolność. Ciche usunięcie tych ciężarów ze swojego życia zapewnia ulgę zarówno fizyczną, jak i duchową. Posiadanie mniej oznacza mniejszą zależność. Prawdziwe bogactwo mierzy się nie tym, co posiadasz, ale tym, jak mało tego potrzebujesz. Rozdział 5. Strach i niepokój. Lęki i niepokoje rządzą większością naszego życia. Stoiki twierdzą, że większość tych emocji nie ma prawdziwych podstaw i że nasz umysł je wyolbrzymia. Marek Aureliusz powiada, większość rzeczy, których się boisz, nie wydarzy się. Rzeczywiście, większość naszych niepokojów i obaw dotyczy rzeczy, które wydarzą się w przyszłości i często są poza naszą kontrolą. Według filozofii stoickiej zamartwianie się rzeczami, na które nie mamy wpływu, tylko marnuje naszą energię. Strach i niepokój wyczerpują nas psychicznie i zmniejszają przyjemność, jaką czerpiemy z życia. Epiktet radzi nam, abyśmy skupiali się tylko na tym, co możemy kontrolować, a resztę odpuścili. To jest klucz do bardziej zrównoważonego i spokojnego życia. Nasze lęki i niepokoje unieruchamiają nas i uniemożliwiają podjęcie odważnych kroków. Stoicyzm jednak gloryfikuje odwagę i racjonalne myślenie. Ciche usuwanie emocji, takich jak strach i niepokój, z naszego życia pozwala nam być nie tylko bardziej spokojnymi, ale także bardziej skutecznymi i zdeterminowanymi. Bo poddając się tym emocjom, ograniczamy swój potencjał. Im więcej miejsca w swoim życiu dajesz na strach i niepokój, tym bardziej się ograniczasz. Ciche i zdecydowane odepchnięcie tych emocji postawą stoicką da ci większą wewnętrzną wolność. Żądaj sobie pytanie, czy naprawdę mogę to kontrolować? Jeśli odpowiedź brzmi nie, pozbądź się niepokoju. Rozdział 6. Ciągłe zwlekanie. Prokrastynacja to nawyk, który po cichu przejął kontrolę nad naszym życiem. Stoicy filozofowie nieustannie przypominają nam, że czas jest jednym z naszych najcenniejszych aktywów i nie należy go marnować. Marek Aureliusz mawiał, odkładanie na jutro czegoś, co możesz zrobić dzisiaj, jest brakiem szacunku dla własnego życia. Każde opóźnienie oznacza tak naprawdę utratę szans i niemożność wykorzystania naszego potencjału. Planujemy zrobić wiele rzeczy później, w naszym życiu, wyrobić sobie nowy nawyk, rozpocząć projekt lub wdrożyć decyzję. Stoiki jednak rozwodzą się nad faktem, że te kłopoty mogą nigdy nie nadejść. Czas leci poza naszą kontrolą i nie zdając sobie z tego sprawy, tracimy wiele okazji. Ciągłe odkładanie spraw na później powoduje, że stoimy w miejscu i utrudniamy rozwój osobisty.
Istotą stoicyzmu jest skupienie się na teraźniejszości. Każda chwila jest odpowiednia, aby zrobić to, co powinniśmy zrobić. Kiedy przestaniesz zwlekać, odnajdziesz w swoim życiu większą produktywność, determinację i wewnętrzny spokój. Zatem ze stoickiego punktu widzenia wyeliminuj po cichu odkładanie spraw na później ze swojego życia. Zrób dzisiaj wszystko, co możesz, bez zwłoki. Ponieważ każde opóźnienie oddala cię nieco od życia, o jakim marzysz. Rozdział 7. Nawyk obwiniania innych. Obwinianie innych oznacza zarówno unikanie odpowiedzialności, jak i utratę możliwości doskonalenia się. Choć stoicy filozofowie przyznają, że życie jest pełne elementów, na które nie mamy wpływu, podkreślają, że jedyną rzeczą, którą możemy kontrolować w każdej sytuacji, są nasze własne reakcje. Według słów Epikteta, nie mamy kontroli nad działaniami innych, ale mamy kontrolę nad własnymi reakcjami. Kiedy coś idzie nie tak, mamy tendencję do zrzucania winy na innych, co jest naturalną reakcją. Kiedy sprawy nie układają się tak, jak planowaliśmy, łatwo jest zwalić winę na kogoś lub coś. Stoicy twierdzą jednak, że ten nawyk nas osłabia i powoduje, że unikamy odpowiedzialności. Kiedy bezustannie obwiniamy innych, tak naprawdę przyznajemy się do własnej bezsilności. Jednak stoicyzm twierdzi, że jednostka powinna zdawać sobie sprawę ze swojego własnego obszaru władzy i kontroli. Zamiast obwiniać innych, zatrzymanie się i przemyślenie swojej roli jest pierwszym krokiem do poprawy. Akceptacja naszych błędów i wzięcie odpowiedzialności czyni nas silniejszymi i dojrzalszymi. Kiedy po cichu usuniemy nawyk obwiniania się z naszego życia, bierzemy za nie większą odpowiedzialność i zaczynamy pracować nad rzeczami, które naprawdę możemy kontrolować. Pamiętaj, chociaż obwinianie innych może wydawać się łatwym rozwiązaniem na krótką metę, na dłuższą metę tylko utrudnia nasz rozwój osobisty. Przestań obwiniać, skup się na tym, co możesz kontrolować, a będziesz mógł żyć życiem pełnym stoickiej mądrości. W rezultacie nosimy w życiu wiele rzeczy, które nas osłabiają i zakłócają nasz spokój, nie zdając sobie z tego sprawy. Mądrość stoicka radzi nam, abyśmy porzucili te ciężary spokojnie i zdecydowanie. Kiedy usuniesz te 7 elementów ze swojego życia, będziesz żył silniejszym, spokojnym i zrównoważonym życiem. Koncentrując się na własnej wewnętrznej sile, możesz nauczyć się trzymać z dala od chaosu w świecie zewnętrznym. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o stoicyzmie i dołączyć do mnie w tej podróży, koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Kontynuujmy tę podróż mądrości razem z nowymi filmami.